Cześć kochani, w kolejnym odcinku strasznych opowieści o duchach. A dzisiaj wyspa lalek znajdująca się w Meksyku. Zapraszam. Koniec 1950 roku niejaki Don Julian Santana Barrera postanowił, że rozpocznie życie jako pustelnik. Opuścił on więc swoją rodzinę, swoją żonę oraz dzieci i zamieszkał na niewielkiej wyspie nad jeziorem. Osoby, które go znały, uważały go za dobrego oraz mądrego gospodarza, który utrzymywał się i żył z tego, co wyhodował na własnej ziemi. Co więc sprawiło, że podjął tak radykalne środki? No właśnie to, że był alkoholikiem. Często chodził od domu do domu, pożyczając pieniądze, które potem wydawał na alkohol. W końcu sąsiedzi odwrócili się od niego i wypomnieli mu pijaństwo. Barrera, przytłoczony tą sytuacją, odciął się od ludzi i zamieszkał na owej wyspie. Jednak tam nie potrafił wyświadczyć ciszy oraz spokoju. Bo już zaledwie kilka dni od tamtego momentu, od którego się wprowadził, zaczął słyszeć dziecięcy głos. Don Julianowi ukazał się duch dziewczynki, który zdradził swoją tajemnicę, która stała się jego udręką do końca życia. Nie wiadomo jednak, co słyszał, lecz powtarzające się miejskie legendy mogą wyjaśnić pochodzenie ducha. Wydarzenia miały dziać się około roku 1920. Wówczas trzy dziewczynki miały bawić się na tej właśnie wyspie. Jednak finał był tragiczny, gdyż jedna z nich, z nieznanych przyczyn, utonęła w mętnej wodzie nieopodal molu. I na zakończenie 17 kwietnia 2001 roku Don Julian Santana Barrera zmarł. I trzeba wspomnieć, że jezioro, na której owa wyspa się znajduje, jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I na tym chciałbym, kochani, zakończyć. Jeśli ktoś jest z Was zainteresowany, to link do całego artykułu będzie znajdował się w opisie. Nowych widzów, jak zwykle, zapraszam do odwiedzenia moich poprzednich filmów. Zapraszam również do odwiedzenia mojego Instagrama oraz mojego fanpage'a na Facebooku. No i jeśli Wam się film podobał, no to zostawcie łapeczkę w górę, jeśli nie łapeczkę w dół i zasubskrybujcie kanał. Ja się z Wami żegnam. Cześć.